Cześć, jestem Natalia, to jest choinka, a to są lampy LED, o których Wam dzisiaj opowiem, a które Piotr wykonał samodzielnie. Zapraszam! 2640 lumenów, 22 W, 4500 kelwinów. Takie są parametry tych lamp. Kosztowały nas one około 150 zł, więc sądzę, że to jest naprawdę świetna alternatywa dla tych drogich, gotowych lamp do doświetlenia roślin. Szczególnie, że jestem naprawdę z nich zadowolona. I rośliny pod nimi rosną już zimą, a nie tylko pod nimi wegetują. Są to dwa profile LED. Oba mają po metr długości. Jeden jest prosty, drugi pod kątem 45 stopni, po to, żeby więcej światła padało na rośliny niż na pokój. Oba są zamontowane takimi złączkami, które nie tylko są plastikowe, więc lekkie, ale i przezroczyste, dzięki czemu całość nie jest cięższa i nie rzuca się tak w oczy, nie jest optycznie taka obciążona. Tutaj mamy płytki, które Piotr połączył i pomalował na biało. Ta konstrukcja wygląda dość topornie, natomiast to, że jest na biało pomalowana, sprawia, że tak się nie rzuca w oczy, a jest solidna, więc jeżeli będę chciała dołączyć więcej tych profili, to nie ma problemu, to spokojnie wszystko utrzyma. Tutaj mamy szybko złączkę, która łączy obie taśmy LED i jest podłączona do zasilacza. Jest to sprytne rozwiązanie, które nie wymaga od nas użycia lutownicy. Więc no, super, moim zdaniem. Tu mamy od góry i właśnie do tego zasilacza są podłączone taśmy. On ma 24 W, czyli o 2 W więcej niż zużywają lampy. Stwierdziliśmy, że warto zachować taką granicę bezpieczeństwa. Nic nie zaszkodzi, a jest bezpieczniej. I on za kolumną jest kabel pociągnięty i podłączony bezpośrednio do programatora analogowego. I to wszystko zasłaniają rośliny, wobec czego jeszcze bardziej udało się nam to wszystko pochować i nie rzuca się to dzięki temu w oczy. A mi zależało, żeby no, nie grały pierwszy skrzypiec te lampy. Myślę, że to się udało. Tu macie jeszcze raz profil i lampy. A teraz Wam pokażę programator. To jest programator, jest to programator analogowy, wobec czego jeszcze bardziej tańsze niż te programatory, które mają różne aplikacje czy tam bajery. Mi wystarczy taki programator, jest ustawiony na 10 godzin, dzięki czemu lampy się same włączają i wyłączają, bez względu na to, czy jesteśmy w domu, czy nie. Polecam to rozwiązanie, wiele ułatwia. No i wszystko idzie za kolumną, jeżeli trzeba, to mogę sobie to bez problemu przesunąć i pochować. I tak to wszystko się prezentuje z perspektywy. Widać, ile światła, fajnego światła dają te lampy. Widać, że wcale nie rzucają się w oczy tak bardzo, że wyglądają bardzo minimalistycznie. Ja polecam robić lampy samodzielnie. Jest to ekonomiczne, a można osiągnąć naprawdę fajne efekty. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik przydał. Cześć, do czwartku.